Dzień dobry, Sokaczew. Przetrwałem. Słuchajcie, przetrwałem i to bardzo dużo. Co prawda do ciszy wyborczej jeszcze nam zostało kilkadziesiąt godzin, ale to prawdopodobnie ostatni materiał z mojej strony podczas tej kampanii wyborczej. Czas ją podsumować, opowiedzieć o całej tej przygodzie, moim doświadczeniu i tym, co właśnie z czym się zmierzyłem i z czym przetrwałem. Zaczynając od samego początku, przetrwałem ataki hakerskie na Facebooka. Od samego początku bardzo dużo sytuacji, włamań na moje konta, żeby oczywiście ograniczyć kontakt z wami. Ataki hakerskie były doprowadzone do takiego stopnia, że miałem blokadę komentowania. Był taki moment, że miałem blokadę nawet zmienienia swojego zdjęcia profilowego. Zabezpieczyłem się z tym, mam screeny, jak zostały nałożone te blokady. Przez mnóstwo osób, które nie wiem po co to robiły. Po to, że po prostu nie mogłem opowiedzieć o Sokaczewie naszych marzeń. Sokaczewie, który przedstawiam wam od samego początku. O mieście, gdzie mieszkaniec Sokaczewa bez problemu będzie mógł się zgłosić do swojego włodarza. Nie tylko poprzez pisma urzędowe, ale po prostu tak po ludzku napisać na Messengerze: Daniel, mam problem z drogą pod swoim domem. Daniel, mam problem ze swoim mieszkaniem. Daniel, mam problem, że samochody za szybko jeżdżą. Zrób coś z tym. Obroniłem to. Obroniłem to, ale to był dopiero początek. Zmierzyłem się z niesłychaną skalą ataków w internecie. Taką, której nawet ja, osoba, która w jakiś sposób już się na to odporniła, nie była przygotowana. Osób, które atakowały mnie pod każdym względem, a moją całą działalność społeczną, moje serce, które włożyłem dla tego miasta, sprowadzić do totalnego zera. Moją bezinteresowność i zawsze chęć pomocy sprowadzić do totalnego zera. Przetrzymałem to. Moją działalność zawodową jako dyrektora dwóch jednostek sprowadzić do formy jakiegoś nędznego, wiejskiego bibliotekarza. Co obrażało nie tylko mnie, ale obrażało również wszystkich czytelników, rodziców, dzieci, które przychodzą na zajęcia, seniorów i wszystkich osób, które kochają te miejsca. Bo w Młodzieszynie, tak, to właśnie było w Młodzieszynie, udowodniłem to, że z małej biblioteki i z małego ośrodka kultury można zrobić wspaniałe miejsca. Miejsca, które ludzie pokochały. Pokochały te miejsca, pokochały te zajęcia, te warsztaty i pokochały całe te zespoły, które wkładały mnóstwo serca i mnóstwo swojego cennego czasu. Sprowadzić do totalnego zera moje wykształcenie, gdzie człowiek, który chciałby się rozwijać i inwestuje w siebie, w swój samorozwój, sprowadzi totalnego zera. Pomijając mój licencjat, mój dyplom magisterski, który ukończyłem z najlepszym wynikiem i wyróżnieniem, dwa kierunki studiów podyplomowych. Sprowadzić to do totalnego zera. Sprowadzić moje życie prywatne, oczerniając mnie, cytując komentarze hejterskie, robiąc ze mnie człowieka, który ma problem z używkami, choć nigdy takiego problemu nie miałem. Ta kampania pokazała mi też dużo takich sytuacji, że nieważne, kim jesteś w życiu, nieważne, ile osiągnąłeś, ale jeżeli chcesz i masz marzenia i mocno w nie wierzysz i chcesz je realizować, to przeciwnicy mogą sprowadzić cię do totalnego zera. Mowa nienawiści, z jaką się spotkałem, nie tylko dotknęła mnie, dotknęła moją rodzinę, moich bliskich i wszystkie osoby, które od zera stworzyły projekt Łączy Nas Sokaczew. Zmierzyłem się również ze śledzeniem mnie samochodem, co też już oczywiście nie było fajne. Zmierzyłem się ze zrobieniem zdjęć, z ukrycia, co na pewno dla was też by nie było przyjemne. Ale też to przetrwałem.
Zmierzyłem się z kradzieżą swoich banerów, praktycznie w całym Sokaczewie. Dzień dobry, chciałbym prosić o interwencję policji na ulicy Podgórnej. Udało się złapać na gorącym uczynku człowieka, który mocno się tłumaczył, że to pierwszy raz. Ale działo bardzo, bardzo długo i to nie jeden człowiek. Na miejsce została wezwana policja, a sprawa zaginionych moich banerów również została zgłoszona na policję. Że jeżelikolwiek będziecie kiedyś mieli marzenia, pasję, a przede wszystkim miłość do Sokaczewa, a przejdzie wam przez głowę kandydowanie na burmistrza Sokaczewa, to możecie się właśnie z tym spotkać. Spotkałem się również z niebywałym połączeniem osób, które jeszcze wcześniej były wrogie sobie, ale żeby utrzymać establishment, utrzymać pozycję, potrafiły zapomnieć o swoich poglądach politycznych, przekonaniach, a połączyć się w imię tego, żeby zachować to i tego nie stracić. Spotkałem się również z wieloma bardzo niemiłymi sytuacjami ze strony przeciwników, o których już nawet nie chcę wspominać. Ta agresja i mowa nienawiści może też dotyczyć was, każdego mieszkańca Sokaczewa, który będzie chciał działać na rzecz innych mieszkańców. Spotkałem się również z kłamstwem, wprowadzaniem wyborców w błąd. Takim kłamstwem jest to, że mój kontrkandydat ma większość w Radzie Miejskiej. Żeby mieć większość, trzeba mieć 11 radnych. A tych 11 radnych nie dało się przekonać i złamać. I tych 11 radnych w Radzie Miejskiej jest ze mną. Spotkałem się z kłamstwem, że strona przeciwna również posiada większość w Radzie Powiatu. Podobna sytuacja. Trzeba mieć 11 radnych, żeby mieć większość. Żebyście doskonale zdali sobie z tego sprawę, jak sytuacja wygląda, to burmistrz, który nie ma większości w Radzie Miejskiej, nie jest w stanie zrealizować swoich obietnic. I powiem wam szczerze, gdybym ja nie miał tej większości, to dałbym sobie z tym spokój. Bo dla mnie 5 lat na fotelu burmistrza, gdzie nie mógłbym realizować naszych wspólnych marzeń, byłoby bezsensowne. Spotkałem się również z sytuacją bardzo świeżą, że mój kontrkandydat ma hasło Sokaczew dla wszystkich, wszystko dla Sokaczewa. I zastanawiam się teraz, czym jest Sokaczew dla wszystkich? Czy Sokaczew dla wszystkich to są ludzie z Łączy nas Sokaczew? Czy oni mieszczą się w tym pojęciu? Czy będą wykluczeni? Czy Sokaczew dla wszystkich to osoby, które nie popierają poglądów, a popierają poglądy innych ugrupowań politycznych? Czy oni też będą się mieścili w tym słowie dla wszystkich? Żebyście zdali sobie sprawę, jak sytuacja wygląda i na ile jest poważna, pozwólcie, że przy was otworzę tą kopertę. Bo te koperty prawdopodobnie trafiły do wszystkich mieszkańców Sokaczewa. Wyjmiemy cały pakiet. W kopercie mieści się list mojego kontrkandydata. Mieści się ulotka wyborcza z pomysłami, o których nie mogę z moim kontrkandydatem rozmawiać, bo jedynym jego pomysłem to było zniszczenie przeciwnika, swojego kontrkandydata. Widzieliście obie kampanie i widzieliście, jak one wyglądały. Ja cały czas mnóstwo mówiłem o Sokaczewie, prezentowałem swój program. Spotykałem się z mieszkańcami. Niestety mój kandydat, zamiast rozmawiać o swoich pomysłach, skupił się wyłącznie na tym, żeby dyskredytować drugą osobę. Ale jest jeszcze trzecia ulotka, do której też nawiążę. Ale zanim do niej nawiążę, chciałem też powiedzieć o poparciu Macieja Małeckiego. Tak, przyjąłem to poparcie od samego początku kampanii jako ja, jako kandydat na burmistrza Sokaczewa, Daniel Janiak.
A wiecie, dlaczego przyjąłem je od samego początku? Ponieważ chciałem być z każdym wyborcą szczery. Chciałem, żeby wyborca, zanim wrzuci oddany głos do urny w pierwszej turze, głosował na Daniela Janiaka, popieranego przez posła ziemi sokaczewskiej Macieja Małeckiego. Nie chciałem tego zrobić w drugiej turze. Nie chciałem, żebyście byli zaskoczeni jakimś dziwnym połączeniem, że nagle Janiaka popiera Małecki. Jak miałem wziąć to poparcie, to wziąłem je od samego początku. Żebyście byli świadomi tego, że jestem wobec was szczery i transparentny. W drugiej turze nie szukałem żadnych układanek. Nie potrzebowałem tego, bo od samego początku chciałem wobec was być szczery. Przejdziemy teraz do ulotki. Porównanie kandydatów na burmistrza Sochaczew 2024 rok. Poparcie dużej partii. Mojego kandydata popiera Koalicja Obywatelska i on z tej listy startuje. Ja mam dodane logo PiSu. PiSu, partii, która jest przedstawiana w sposób bardzo pejoratywny, bardzo złą mową. I zastanawiałem się, czy ta osoba, która to projektowała, wie, co robi. Bo to, że to jest projekt graficzny, to nie koniec. Ale czy to ma spowodować, że mamy się podzielić maksymalnie w Sochaczewie? Pamiętajcie o haśle Sochaczew dla wszystkich, wszystko dla Sochaczewa. Miejsce zamieszkania. Mamy Sochaczew i Kozłów Biskupi. Tak, stamtąd pochodzę, z Kozłowa Biskupiego. I zawsze głośno o tym mówiłem. I nie wstydziłem się tego. Nie wstydziłem się tego. I miejsce zamieszkania wcale nie zmieniło tego, że mieszkańcom Sochaczewa oddałem serce i nikomu nie odmówiłem pomocy. Ukończona uczelnia. U mojego kontrkandydata jest prestiżowa polska uczelnia. U mnie prywatna uczelnia niepubliczna, co obraża wszystkich absolwentów tej szkoły. Osób, które studiują tam z całej Polski, Europy i świata. Doświadczenie. Polski dyplomata, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor ośrodka zagranicznego Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie. To mojego kontrkandydata. U mnie niestety mój kontrkandydat napisał: pracownik gminnych jednostek kultury. Tak, i się tego nie wstydzę, bo tam byłem z ludźmi. Od samego początku byłem z ludźmi, wśród ludzi, żeby ich łączyć. I oni doskonale o tym wiedzą. I taki chciałem, żeby był Sochaczew. Konferansjer na imprezach. Tak. Byłem, jestem i będę konferansjerem na imprezach. Na każdej imprezie, jak ktoś powiedział: Daniel, pomóż. Czy poprowadzisz imprezę? Charytatywną, społeczną, kulturalną, sportową. I dla mnie to nie jest żadna ujma. I ja się tego nie wstydzę. I jestem z tego dumny. Hip-hopowiec. Wśród młodych to podejrzewam, że to żadna ujma. I oni się z tego cieszą, że chcieli mieć rapera jako burmistrza. I ja się nie wstydzę tego środowiska. Bo to środowisko dało mi bardzo ważne zasady w życiu. Honor, wartości, braterstwo, granie w drużynie i szacunek. Dług miasta zaciągnięty przez ugrupowania poparte, popierające kandydata. U mojego jest zero, pana Marka. Mi natomiast napisano 150 milionów. Rzecz niebywała, bo jako radny powiatowy kadencji 2018-2024 zostawiliśmy powiat sokaczewski w najlepszej kondycji w historii samorządu. Natomiast dług miasta, który na dobrą sprawę wynosi na prognozę na 2024 rok 57 milionów, jest moim celem, żeby go zmniejszyć. Przedstawiłem 15 punktów programowych z odpowiedzialnością o tym, żeby móc je realnie wykonać. Powrócę jeszcze do
doświadczenia mojego. Pracownik gminnych jednostek kultury w Młodzieszynie. Chciałem wam powiedzieć jeszcze pewną historię, której mój kontrkandydat nie napisał. Mój kontrkandydat kilka lat wcześniej startował na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie, tego wiejskiego ośrodka. Niestety tego konkursu nie wygrał i nie został wybrany. Dzisiaj go porównuję do zwykłego wiejskiego ośrodka. Wsparcie rządowe dla kandydata na inwestycje miejskie u mojego kontrkandydata jest tak, u mnie nie. I zastanawiam się, ponieważ słuchając obietnic pana premiera, on obiecywał transparentność w składaniu wniosków. Ta ulotka mówi jedno. Jeżeli nie jesteś z partii, nie dostaniesz od nas złotówki. A ja mocno w to wierzę i jestem w tym przekonany, że zrobię wszystko poprzez współpracę i właśnie łączenie, że Sokaczew pozyska te środki. Czy chcesz, aby kandydat został burmistrzem Sokaczewa? Tak i nie. No oczywiście u mojego kontrkandydata jest tak. U mnie nie. Ale to nie mój kontrkandydat będzie decydował o tym, kto zostanie burmistrzem Sokaczewa. Ale wy mieszkańcy Sokaczewa, którzy mogliście obserwować, kto jak przepracował swoją kampanię, kto jak przepracował drugą turę i kogo spotykaliście codziennie na mieście. Kto był z wami, kto rozmawiał, kto słuchał waszych problemów i kto wysłuchiwał waszych marzeń. Kto mówił o swoich pomysłach i kto chciał je z wami realizować. I to wy sami napiszecie historię 21 kwietnia, a nie ta ulotka. Ale to nie koniec, jeżeli chodzi o tą ulotkę. Mamy jeszcze drugą stronę. Pojawia się druga strona. Zdjęcie z posłem Małeckim. No długo musieli się moi oponenci naszukać tego zdjęcia, bo to zdjęcie jest z 2014 roku. Wiecie skąd? Z Ostoi Świętego Dominika. Spotkaliśmy się wtedy z mieszkańcami na Opłatku. I to było jedno z kilkudziesięciu zdjęć, jak nie set, które wtedy zostało opublikowane. Zdjęcie jest tu najmniejszym problemem na tej ulotce. Wyobraźcie sobie, że tu pojawiły się screeny osób z ich zdjęciem, co prawda minimalnie zamazanym, z imieniem, oczywiście twierdzących, że to są komentarze internetowe moich zwolenników. Ale to wy odpowiecie 21 kwietnia, czy chcecie być na takich ulotkach, jeżeli wam się nie spodoba mój kontrkandydat, jak będzie burmistrzem. Bo możecie się pojawić. Jeżeli jest zdolny do tego teraz, to dlaczego nie zrobi tego, jak będzie burmistrzem? Jak będzie miał ku temu jeszcze większe narzędzia? Tak wyglądała ta kampania 2024 roku. Kampania na burmistrza Sokaczewa. Moi oponenci spoglądam na zegarek, bo jeszcze nie wiem, co może mnie zaskoczyć przez te kilka godzin. Do samego końca nie chcieli rozmawiać o Sokaczewie. Pan Robert Błaszczyk na konwencji nazwał mnie hip-hopowcem z Nowej Suchej. Czym mnie nie obraził? Absolutnie. Bo ja nawet nie mam najmniejszego problemu, czy to będzie Nowa Sucha, Kozłów Biskupi, Młodzieszyn, dzielnica Chodakowa, a tym bardziej, że hip-hopowiec. Bo z tego środowiska pochodzę, ale to środowisko nauczyło mnie bardzo ważnej rzeczy. Żeby zawsze mówić głośno o problemach ludzi. I żeby je rozwiązywać. Z jednej strony, sprowadzając moją karierę, moje zaangażowanie, moje doświadczenie, moje wykształcenie do totalnego zera, nazywając mnie hip-hopowcem z Nowej Suchej, czyli pewnie jakąś tam małą, bardzo malutką personą, która jest mało znacząca. Z drugiej strony, musieli zrobić niebywałą konwencję. Połączyć czterech kandydatów, sprowadzać wiceministrów z Warszawy, którzy nawet podczas swojej wypowiedzi nie potrafili wymówić poprawnie nazwy naszego miasta. Warto się zastanowić, czy na młodego chłopaka, który ma marzenia
o Sokaczewie i głośno o nich mówił. Trzeba sprowadzać wiceministrów, byłych posłów i kogo jeszcze, żeby spróbować mi dołożyć w tych wyborach. Ja mocno w to wierzę i nie będę was namawiał tutaj do poparcia mojej osoby. Ale ja mocno w to wierzę, że wy to wszystko widzieliście. Widzieliście, kto w jaki sposób prowadził tą kampanię. Kto jak rozmawiał z mieszkańcami. A ja muszę wam powiedzieć, że bez względu na wynik wiem jedno. Zrealizowałem wszystko tak, jak chciałem. Zrobiłem wszystko tak, jak zaplanowałem. I tak, jak rozrysowałem sobie to w głowie, a potem na papierze. Ale muszę wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nie żałuję nawet ani jednej sekundy decyzji, że postanowiłem wystartować i ubiegać się o stanowisko burmistrza Sokaczewa. A wiecie dlaczego? Ponieważ wokół mnie pojawiło się mnóstwo wspaniałych osób. Mnóstwo wspaniałych ludzi. Osób, które potrafiły poświęcić swój czas prywatny, żeby pomóc mi roznosić ulotki, wieszać banery, być ze mną, wspierać mnie, dzwonić do mnie lub pisać, jak ja się czuję, jaki jest mój stan fizyczny i psychiczny, jak ja sobie z tym wszystkim radzę. Powiedzieć i napisać: Daniel, jestem z tobą, trzymaj się, wytrzymaj to. Chciałem wam też podziękować za każde wsparcie na ulicy, za każdy wyciągnięty kciuk przez szybę samochodu, za każde trąbnięcie, krzyknięcie: Daniel, nie daj się, wytrzymaj, dasz radę, wygrasz. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile mi to dodawało sił. I muszę wam to powiedzieć, że bez was wszystkich nie dałbym rady. I za to wam serdecznie dziękuję. Cieszę się, że poprzez tę kampanię poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy mają piękne serca, którzy nie godzą się na manipulacje, nie godzą się na kłamstwa, nie godzą się na agresję, na mowę nienawiści. Nie żałuję ani jednej sekundy w decyzji, że powstał projekt Łączy Nas Sokaczew. Bo z takimi ludźmi, mieszkańcami Sokaczewa, normalnymi, którzy kochają to miasto, można realizować niebywałe projekty i przenosić góry. Nie żałuję żadnej sekundy, że podjąłem taką decyzję. I bez względu na wynik niedzielnych wyborów 21 kwietnia, ja już wiem, że to wygrałem. Bo wygrałem to poznając takich ludzi, poznając mieszkańców Sokaczewa, będąc u was na spotkaniach grupowych i indywidualnych, będąc z wami na ulicy, ale też w domu, gdy mnie zapraszaliście i pokazywaliście, w jakich warunkach mieszkacie. Mierząc się z każdym waszym problemem i słuchając o każdym waszym marzeniu. I bez względu na wynik, jaki potoczy się w drugiej turze, ja dalej tu będę. I dalej będę działał dla was. Ponieważ miłość do Sokaczewa, którą ma się w sercu, ma się na zawsze. Zapowiedziałem, że to jest mój ostatni materiał, dość dłuższy. Natomiast jeszcze chciałem was serdecznie zaprosić na sam koniec na Sokaczewskie bulwary nad Bzurą na godzinę 18, żebyśmy się spotkali. Mam tam dla was niespodziankę. Jeżeli znajdziecie czas, będziecie chcieli spotkać się, zamienić słowo i skorzystać z tej niespodzianki, to serdecznie was zapraszam. Dzisiaj w piątek o godzinie 18 będę na bulwarach czekał na was. Ta kampania pokazała wiele. Że Sokaczew jest piękny. A ludzie, którzy naprawdę kochają to miasto, mają najcudowniejsze serca na świecie.